Nasze miasto w Sejmie nadal będzie reprezentował Czesław Hoc, który uzyskał najlepszy wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości – 31 360 głosów. PiS w naszym okręgu uzyskał łącznie 3 mandaty. Poza Czesławem Hocem mandat do Sejmu otrzymał także Paweł Szefernaker oraz Małgorzata Golińska. Koalicja Obywatelska z naszego okręgu otrzymała 4 mandaty do Sejmu. Jeden z nich otrzymał Marek Hok z łączną liczbą głosów 8176. Pozostałe zdobył Bartosz Arłukowicz, Renata Rak i Paweł Suski. Do Senatu dostał się Janusz Gromek z Koalicji Obywatelskiej, który uzyskał 91 840 głosów. Jeżeli chodzi o poparcie dla komitetów w naszym mieście, to największym cieszy się Koalicja Obywatelska, która osiągnęła 45,44% głosów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 28,62% głosów. Trzecie miejsce przypadło Trzeciej Drodze z wynikiem 10,38% głosów. Na Nową Lewicę w naszym mieście zagłosowało 8,78% wyborców. Co ważne, frekwencja w całym kraju, jak i samym Kołobrzegu była rekordowa. Państwowa Komisja Wyborcza dzisiaj rano opublikowała dane ze 100% obwodów głosowania. Frekwencja wyniosła 74,38%, w naszym mieście 77,15%. W referendum wzięło udział 40,96% Polaków, co oznacza, że wynik nie jest wiążący. W Kołobrzegu udział w referendum wzięło 33,8% mieszkańców. Jak mówi Anna Mieczkowska, to były trudne wybory pod względem logistycznym, bo w Kołobrzegu jeszcze nigdy nie wydano tak wiele kart wyborczych i tak wiele osób nie dopisało się do spisu wyborców. Wydano łącznie 30 085 kart. Ich liczenie trwało do wczoraj, do późnych godzin popołudniowych. Wydano 30 085 kart, z czego ponad 5 tysięcy, bo 5308 osób głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Stąd też były takie komisje wyborcze, które pracę swoją kończyły bardzo późno. Wczoraj właściwie do późnych godzin wieczornych trwało liczenie głosów, bo taka ilość kart, które trzeba było wprowadzić do systemu, no, była trudną do zrealizowania, nawet przy wielkim zaangażowaniu tych, którzy pracowali w komisjach. Wybory pokazały, jakie są preferencje w Kołobrzegu. No teraz czekamy na rozwój wydarzeń. Policzyliśmy już głosy, wiemy, jakie decyzje podejmowali mieszkańcy polskich miast, wsi, miasteczek i dużych aglomeracji miejskich. Cieszę się z tego wyniku wyborczego i wiążę z nim ogromne nadzieje. Moim wielkim marzeniem jest to, żebyśmy my, samorządowcy, mieli wreszcie partnera po stronie rządzących. Bo bez współpracy niezwykle trudno jest realizować nasze działania na rzecz naszych małych wspólnot lokalnych. I to jest moje największe marzenie.